Burmistrz Boguszowa Jacek C. jednak winny pomówienia. W Sądzie Okręgowym w Świdnicy zapadł wyrok skazujący Jacka C. o pomówienie byłego dyrektora zespołu szkół imienia Marii Kili-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju. Wyrok jest prawomocny. Sprawa dotyczy pomówienia byłego dyrektora zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej-Kili w Szczawnie-Zdroju, który został zwolniony z pracy, gdy Jacek C. był jeszcze starostą powiatu wałbrzyskiego. Dyrektor szkoły został odwołany 24 marca 2017 roku. Podano wówczas kilka powodów podjęcia takiej decyzji przez zarząd powiatu wałbrzyskiego. Jak informowała w lutym rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy Marzena Rusin-Gielniewska, zapadł wyrok skazujący Jacka C. w związku z pismem skierowanym do dolnośląskiego kuratora oświaty we Wrocławiu, w którym Jacek C. pomówił pokrzywdzonego, co poniżyło go w opinii publicznej oraz naraziło na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia stanowiska dyrektora szkoły. Sąd wymierzył Jackowi C. karę 5000 zł grzywny. Zasądzono nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 3000 zł. Wyrok był wówczas nieprawomocny. Jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy Marzena Rusin-Gielniewska, teraz prawomocny wyrok w tej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Świdnicy. Zmieniono jedynie zapis czynu, czyli treść pomówienia. Pozostałą część sąd utrzymał w mocy. Oznacza to, że wyrok jest skazujący, a Jacek C. musi zapłacić grzywnę.